Jarosław Sachajko, Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To, co się dzieje od dłuższego czasu już w Polsce, czyli mowa o suwerenności żywnościowej, bardzo leży mi na sercu, bo wiem, że tylko właśnie dzięki małym i średnim gospodarstwom, dzięki produkcji żywności, nie tylko takiej, która wypełnia nasz żołądek, a również nas żywi i leczy, możemy dalej jako naród tutaj być, istnieć i się rozwijać. Jest to wielka szansa dla polskich rolników, którzy powinni produkować żywność wysokiej jakości, zupełnie odwrócić się od produkcji żywności masowej, bo nie wygramy ani ze Stanami Zjednoczonymi, ani z Ukrainą. Możemy tylko wygrać jakością, a jednocześnie dzięki tej jakości możemy chronić nasz klimat, naszą glebę i nasze rodziny. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy kupowali bezpośrednio od rolników. Im mniej przetworzoną żywność, tym lepiej jest dla środowiska, jak i dla nas, konsumentów. Sam to czynię, sam piekę chleb, sam w dużej części gotuję. Nie jest to nic trudnego, więc zachęcam wszystkich do takiego postępowania. Suwerenność żywnościowa to jest oparcie swojej codziennego żywienia o lokalną żywność. O lokalną żywność, czyli żywność z promieniu 30-50 kilometrów. Nie ma powodu, żeby żywność tysiące kilometrów jeździła, bo to jest szkodliwe dla lokalnej społeczności, ale również eksploatuje tamte rynki, które próbują produkować masę żywności i to wychodzi na źle i dla tamtego środowiska, i dla tamtego społeczeństwa.